Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, dalej sobie będziemy słuchać Pastora Krążka, reformacja, co świętujemy. No i wczoraj zrobiliśmy sobie kontrę do kilku prawd biblijnych, które Luter zanegował. No i poczytajcie sobie komentarze. Żadne. Konkretne pytania do konkretnych fragmentów odnośnie czyśćca. Chociażby nie, że... Co to znaczy, że ten, którego dzieło spłonie, ocala jakby przez ogień, czy więzienie, z którego się nie wyjdzie, dopóki się nie, nie wypłaci ostatniego grosza? No, o jakim więzieniu mówi, co to jest to owo ocalenie przez ogień? Odpowiedzi nie ma. Tradycja, chociażby też przerabiana niejednokrotnie Hebrajczyków 6,1,3, prawda? Nauka o sztach. Jest częścią fundamentów. Nauka o nakładaniu rąk, nauka o uczynkach godnych pokuty. Prawda, no ale no, skoro to jest fundament. Prawda? To znaczy, że powinien, a jest tylko Pismo Święte, to znaczy, że ten fundament Piśmie Święte powinien być bardzo dobrze wyjaśniony, wyłożony przez apostołów. No niestety nie ma. Mamy tylko śladowe wzmianki o nakładaniu rąk, ale nauki o nakładaniu rąk jako takiej nie ma. Tak samo jak nie ma nauki o, uwaga, o ksztach w Piśmie Świętym, a są to nauki. Fundamentalne, tak samo jak nie ma wyjaśnienia, co to, to są uczynki, e, godne pokuty. Też nauki o tym w Piśmie Świętym nie ma. A takie dywagacje, prawda, że to jest upamiętanie i tak dalej, to, to w Słowie Bożym proszę to pokazać, że apostołowie tak uczą. Więc protestantów się wykłada, wystarczy tylko zadać kilka konkretnych pytań i odnieść do tych fragmentów, których Luter nie rozumie i już leży. No ale dobra, słuchamy sobie dalej. Pastora Krążka, Reformacja co świętujemy i ciągniemy sobie dalej od, wczorajszego, od wczorajszej wypowiedzi. I choć wielu w kraju, takim jak nasz, na przykład uważa, że Reformacja podzieliła Kościół, to w rzeczywistości Reformacja ocaliła prawdziwy Kościół chrześcijański. Nie, pasterze Krążek, reformacja zniszczyła Kościół, reformacja doprowadziła do schizmy, odstępstwa milionów Europejczyków i do powstania tysięcy samopaśnych sekt, które nawet między sobą się zwalczają, i teologie głoszone przez najrozmaitsze sekty się zwalczają, wykluczają jedna z drugą, a to nie jest od Ducha Świętego, bo apostołowie nie głosili sprzecznych Ewangelii. Nie głosili Ewangelii reformowanych, niereformowanych i Ewangelii reformujących się. Ewangelii świętego Jakuba, Ewangelię według świętego Tomasza, Ewangelię według y, świętego Nigdego. Nie. Jest jedna Ewangelia Chrystusowa i apostołowie wszyscy byli zgodni u Was, u Lutra, u, King, u Zwinglego, u Kalwina i innych. Tej zgodności nie było wtedy, kiedy oni żyli, i na przestrzeni pięciu wieków też jej nie było. Mało z tego, jej nie ma. Jest podział za podziałem, rozłam za rozłamem, a to nie jest Kościół. Jesteście zaprzeczeniem. Prawdziwego Kościoła Chrystusa, gdzie jest jeden Kościół, jedna prawda, prawda i jeden pasterz. Jesteście zaprzeczeniem, jesteście antychrystusowym Kościołem, jesteście antykościołem w swej istocie. Do waszej natury należy bycie antykościołem. Rozłam, podział, rozłam goni rozłam, podział goni podział, teologia goni inną teologię. Reformowane, niereformowane. Jesteście zatratą prawdziwej idei Kościoła. Zgodnie z nauką Chrystusa i Apostołów. Kościół, ludzi, którzy są podporządkowani Słowu Bożemu. Ludzi, którzy polegają jedynie na osobie i dziele Jezusa Chrystusa dla swojego zbawienia. I... To jeszcze raz. Oczywiście, Słowo Boże jest najwyższym autorytetem. Prawda? No ale zobaczymy sobie. Tutaj polegali na słowie Bożym. No bardzo dobrze, tylko apostołowie też, tylko pierwsi chrześcijanie, polegali na słowie Bożym nauczanym przez apostołów, a nie na słowie Bożym, które sobie sami interpretowali, bo można interpretować na własną swoją zgubę ale chcę tutaj przytoczyć fragment, który bardzo mocno boli protestantów. 16 rozdział z Dziejów Apostolskich, wiersz czwarty, Kiedy przechodzili przez miasta nakazywali im przestrzegać postanowień powziętych w Jerozolimie przez apostołów i starszych. A więc Święty Paweł i Barnaba Nakazywali post zachowywać postanowienia powzięte przez apostołów i starszych w Jerozolimie. Czy to jest poleganie tylko na Słowie Bożym, czy też jest poleganie z nakazu apostołów na ustaleniach, na pewnych prawach i przepisach, które już w pierwszym, e, w pierwszych, w pierwszym kościele tych apostolskim były wydawane? A więc Słowo Boże, plus Prawo i nakazy Kościoła tłumacie to. Duch Święty postanowił i my, więc jest prawo Słowa Bożego i interpretujący je apostołowie i starsi w Jerozolimie nakazy, wydali pewne przepisy, prawa, którym trzeba się poddać. I to jest w Kościele. A więc jest Słowo Boże wyjaśniane przez apostołów? Przez 15 rozdział 1 listu do Koryntian od 1 do 3. Przez Ewangelię będziecie zbawieni, jeśli ją zachowacie, uwaga, tak jak Wam rozkazałem, czy tak jak Was nauczyłem, a więc mamy zachowywać Ewangelię według pewnej nauki. A ta nauka, wyjaśnienie jest od apostołów, którzy w imieniu Chrystusa. Mając Ducha Świętego, Ducha Prawdy, przedkładają ją wierzącym, wyjaśniają ją wierzącym i mają władzę dekretowania pewnych rzeczy, tak jak widzimy w 15. rozdziale Dziejów Apostolskich i w 16. wszyscy mają być im podporządkowywani. Zwróćmy tu uwagę na słowo, kiedy przechodzili przez miasta, uwaga, nakazywali im przestrzegać postanowień a więc nakaz, a nie tak, słuchajcie, ja wiem, że Wy macie tam inną teologię reformowaną, Sylasową. Ale tutaj jest niereformowana Jakubowa, jak chcecie to możecie zachować taką, taki przepis jak wam się podoba, możecie go tam może trochę przere, prze, przereformować troszeczkę, o tak może, no tak wedle uznania, nie? Bo to jest sekciarstwo, każdy se tam bierze z lutra co chce i interpretuje jak chce i z tego lutra dzisiaj zostało tyle co chyba tylko jego imię z nazwiskiem, prawda? A tu jest nakaz, czyli tak napisali, tak postanowili i tak trzeba przestrzegać nakazu. I to jest pierwszy kościół, i tylko kościół rzymskokatolicki coś takiego ma, od dziejów Chrystusowych. A w sekciarstwie, kto pójdzie do zielonoświątkowców, baptystów, luteranów, kalgwinów, ewangelicko-augsburskich kościołów, po tych wszystkich sektach, kto przyjdzie i nakaże im zachowywać jedne przepisy. Nikt, bo czegoś takiego nie ma. Bo każdy sobie bierze Słowo Boże i sobie e, wodzi myślami tam, co mu przyjdzie na, 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 do głowy i myśli, że to jest to. No nie, masz zachowywać przykazania kościelne. Tu są przykazania kościelne. Piętnasty rozdział. Jest zdefiniowane przepisy kościelne. Szesnasty. Masz je zachowywać. Z nakazu. A nie z jakiejś prośby, z możliwością reformacji, deformacji i, i przyjęcia bądź nieprzyjęcia. A więc jest rygor, jest cza, jest są apostołowie, starsi decydują, i reszta kościołów ma słuchać. Nakaz. Koniec, kropka. Otrzymują dar zbawienia z Bożej łaski przez wiarę dla Bożej chwały. Świętując reformację, świętujemy odkrycie na nowo. Dobrej nowiny, jaka jest zawarta w osobie i w dziele Chrystusa. Ewangelii, która streszcza się bardzo dobrze w pięciu hasłach reformacji, tak zwanych pięciu sola. Sola Scriptura, Solus Christus, Sola Gratia, Sola Fide, Soli Deo Gloria. Tylko Pismo, tylko Chrystus, tylko łaska, tylko wiara i tylko dla Bożej chwały. To jest te pięć haseł, które stanowi o w pewnym sensie esencji tego, co zawiera się w reformacji dla nas, co my świętujemy dzisiaj. I tutaj jest pytanie, może zanim sobie przejdziemy do wysłuchiwania tego wszystkiego, też nie chcę przedłużać. Pięć sola. Jeżeli reformacja jest powrotem, prawda, do tej najczystszej prawdy, jak żeśmy sobie mówili w jednym z ostatnich nagrań, do tych prawd, które, do tej prawdy, która istniała, no tak umownie żeśmy sobie przyjęli, do Konstantyna, czyli do pierwszych lat IV wieku, to proszę mi pokazać historyczne źródła, ojców kościoła, prawda, jakieś dokumenty, które by wymieniały te pięć sola. jeżeli to jest powrót, to znaczy, że to musiało być później gdzieś to zostało odrzucone i reformacja na nowo wydobyła. Proszę pokazać mi gdzie jest pięć sola. Bo już w Piśmie Świętym jest wiara, nadzieja i miłość, no reformacja głosi sola fide. A gdzie miłość i nadzieja? I wot ja zagwózdka. Wydaje się, że chyba święty Paweł nie do końca znał pięć sola. Nie? Bo jest wiara, nadzieja i miłość. Trwają te trzy. Wiara, nadzieja i miłość. Luther sobie wziął tylko wiarę. No bo po co mieć nadzieję, jak on już ma pewność zbawienia? Po co miłość, jak on... No, no po co? No sola fide, Nie? Tylko wiara zbawia. Nie? Czyli nadzieja i miłość wyklucza protestantyzm. No nie, no nie wykluczamy, no bo trzeba, no to jak trzeba, to po co głosicie Salafidę? No właśnie, to jest taka e, protestancka karuzela Właśnie myślowa, tak samo tradycja. No, chyba święty Paweł też nie znał za bardzo sola skryptura, skoro no właśnie, jak głosił Koryntianom, to dawał im już Ewangelię Gedeonitów, rozdawał im za frajer, czy głosił ustnie, przekaz ustny. No, ustny przekaz. Chrystus, jak posyłał swoich apostołów to, co rozdawał im już Słowo Boże, dał im po egzemplarzu Gedeonitów. Co? Idźcie, i tutaj macie sola skripturę? No nie. Idźcie, i głoście. Jak Kościół definiuje tradycję? Ustny przekaz. Poczytajcie sobie w katechizmie, jak Kościół definiuje tradycję. Zresztą jakiś czas temu żeśmy to czytali. Przekaz ustny. I zresztą, święty Paweł mówi, nauczyliście się, przyjęliście, przez, będąc pouczonymi bądź żywym słowem, bądź pisanym listem. Tak? A więc, w jaki sposób dokonywał się proces przekazywania prawdy objawionej słowem i pisanym listem? Więc, e, chyba do końca. Święty Paweł nie znał zasady Sola skryptura. No, nie miał skryptury pod pachą. Tak? Czy miał? Miał już apokalipsę, miał już Ewangelię, tak z pod pachy wyciągał. I szastał wersetami Jana 5-8. Apokalipsa 16, 20, 26. No Nie. No ale Sola skryptura. No tak jak macie wracać do prawdy apostolskich, to proszę mi pokazać, że apostołowie mieli Sola skryptura. No właśnie. O, bo była. Korzystali ze Starego Testamentu, ale gdzie była Rzymian 1,17, gdzie było Galatów 2,8,9? Wy tym przestacie. A święty Jakub tymczas stał? No chyba jeszcze nie, bo nie było tego listu, nie? A nawet jak gdzieś tam krążył, to może w jednej gminie, ale powszechnie nie był znany. Więc jak, więc jak to było, z tą sola skryptura? Sola łaska. No, święty Paweł mówi, że łaska we mnie to dokonała nie ja sam, ale Boża łaska ze mną. A więc jest łaska, która jest konieczna do zbawienia, jak najbardziej, ale z tą łaską trzeba współpracować. Nie wolno się jej nam pozbyć, że tą łaskę trzeba dbać. Strzeście się, aby się nikt z was nie pozbawił łaski. List do Hebrajczyków. Łaska Boża ze mną, to może sobie to przeczytamy, a więc jest to sola gracja, no ale eliminuje się tutaj, prawda, konieczność współdziałania z łaską, tak? Lecz za łaską Boga jestem tym, Czym jestem? A dana mi łaska jego nie okazała się daremna. Przeciwnie pracowałem więcej od nich wszystkich. Nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną. A więc człowiek pracuje razem z łaską. Łaska jest darem darmowym, ale z tą łaską trzeba. Pracować i z tą dzięki tej łasce stajemy się świętymi. Święty Paweł, tutaj zobaczmy, jak pięknie tutaj definiuje dwojakość działania łaski. Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, tak? A więc jest apostołem, jest głosicielem. Jego wewnętrzna formacja, jego wewnętrzna przemiana i wzrost dokonuje się dzięki łasce, tak? A więc jest łaska, która we, dzięki której wewnętrznie możemy się przemieniać, współpracując z tą łaską, stawać się e, tym, kim jesteśmy i wzrastać, a następne działanie: no to przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich, czyli ta łaska z drugiej strony poprawia. Prowadzi nas do działania, nie do pracy. No tu Święty Paweł odnosi się do pracy apostolskiej, że pracował więcej niż inni, czyli do działania, czyli łaska, z którą przyjmujemy, nie, nie okazała się w nim daremna. A co to jest daremna łaska? Jeżeli sola łaska, no to a ja ją przyjmuję, ale nie współpracuję właśnie, no to jest daremna. Czyli co? Przyjmuję łaskę, jeżeli nie współpracuję, nie staje się lepszym dzięki tej łasce i nie pracuje, tak? Nie angażuje się w zewnętrzne działania, no to, to co? To jest próżna. A więc nie solagracja, ale łaska plus wysiłek człowieka plus Praca z nią, nie ja, lecz łaska boża ze mną, tak? A więc nie przypisujemy sobie. I tutaj właśnie protestanci nam mówią, że człowiek sam się wysila, że sam na, że nasze wysiłki. Nie. To jest zakłamanie, przekłamanie e, nauki Kościoła, której absolutnie nie rozumiem, bo Kościół nigdy nie mówi, że o własnych wysiłkach się mamy zbawić. Tylko włożyć wysiłek, aby współpracując z łaską Bożą osiągnąć zbawienie. I tu o tym święty Paweł mówi. Więc nasz wysiłek, który ponosimy, nasz trud, ponosimy go dzięki łasce, którą Chrystus nam udziela, której udziela nam za darmo, ale nie może się w nas okazać daremna, nie powinna się okazać w nas daremna, tylko owocna. A więc mamy się z jednej strony wewnętrznie przemieniać w Chrystusa, jak żeśmy mówili w jednym z ostatnich nagrań, no i też popycha nas, pobudza nas do działania. Tak, A więc nie sola gracja, ale łaska plus praca z nią. Nie ja sam, lecz łaska Boża ze mną. Tak? Bogu na chwałę kościół też głosi e, chociażby ignacjańskie powiedzenie. tak? Na większą chwałę Bóg. To jest powiedzenie świętego Ignacego Loyoli. Więc to, to w kościele było, jest. E, prawda, I, i będzie. I solo Chrystus. To w Kościele rzymskokatolickim jest. A to, że Wy nie rozumiecie, że e, razem ze świętymi, e, prawda, którzy są w niebie, tworzymy rodzinę, bo oni są z nami i mamy do nich przystęp, to już jest wasz problem. I to, że oddajemy im cześć, no czytaliśmy, że Chrystus jest godny czci większej od Mojżesza, więc Mojżesz jest godny czci, ale nie takiej, jakiej Chrystus jest godny, bo Chrystus jest Bogiem i Jemu należy się boska cześć, tak? I wych wspólnie ze świętymi, którzy są w niebie, my wychwalamy Boga. I... Ich pomoc pomaga nam w zrozumieniu Chrystusa. Kult Najświętszej Maryi Panny jest chrystocentryczny, wbrew wszelkim pozorom, bo Maryja ukierunkowywuje nas na Chrystusa. Drugi rozdział dzieje Ewangelii Świętego Jana. Uczyńcie, co Syn wam powie. Ona nas prowadzi do Syna. Dzięki komu uczniowie okazali posłuszeństwo Chrystusa? Dzięki Matce. Uczyńcie, co Syn wam powie. Nie powiedziała uczyńcie, co ja wam powiem, tylko przez słowa matki poszli do Chrystusa, byli mu posłuszni i doświadczyli cudu. Tak? A więc, to, że protestantyzm jest za głupi, no to to już jest ich problem. Tylko jaka jest nauka katolicka? Razem ze świętymi wychwalamy Boga, bo jesteśmy z nimi w komunii i oni, będąc przed Bogiem, mogą nam pomóc swoimi modlitwami za nas, przed żywym Bogiem. Mogą nam pomóc. W zrozumieniu Boga, w wypełnianiu woli Bożej tu na ziemi, bo jesteśmy w komunii. Święci są z nami, my mamy do nich przystęp. Święty Jakub pisze: Wychwalamy tych, którzy wytrwali, e, prawda? Więc e, świętych można czcić, ale nie tak jak Boga. I ta wspólnota ze świętymi do których mamy przystęp, którzy są pośród nas z Maryją Dziewicą jako największą świętą spośród wszystkich oddajemy cześć Bogu i oni pomagają nam bardziej umiłować Boga przez ich modlitwy i przez chociażby pisma, które nam zostawili, tak? Święta Faustyna, o Święty Ojciec o wielu innych świętych. Tak, a więc są pomocą w tym, aby właśnie bardziej umiłować Chrystusa i oddać Mu większą cześć. Więc Luter chyba nie zrozumiał 11-12 rozdziału listu do Hebrajczyków. No ale jak żeśmy mówili, fragmenty sobie tylko wziął. Na tym, moi kochani, zakończymy. Od jutra sobie będziemy słuchać części Dalszej pozdrawiam.